wykazuje. Trzeba to sprawdzić i usunąć nieprawidłowości. Ojcowie są zaniepokojeni. Nie dała im nikogo od 2 miesięcy. Pozwolili na zwiększenie dawki metabolitów, ale efektów nie widać. Będą. Być może. Ojcowie wyrazili obawy, że Astarte straciła już siły. Są w błędzie. Chcę ją zobaczyć. To wykluczone. Mam upoważnienie od ojców. Jej stan nie pozwala na takie wizyty. Jestem tu po to, żeby pomóc im w ocenie sytuacji. To należy do moich kompetencji. A to do moich. Pójdziesz ze mną. Nie macie prawa. On jest mój. Dajcie mi go chociaż zobaczyć. Leria. To jest właśnie wielka matka. Ty też jesteś pusta. Maria. Nie ma w tobie życia. Twoje cykle dawno się skończyły. To nieprawda. Jak długo mieliśmy trzymać ją przy życiu? To was powinno się pozabijać. Tylko, że tak naprawdę już nie ma w was życia. Cały nasz wysiłek idzie na marne. Zrobisz to. Za mnie. Astarte, wielka matko. Wypełniłaś swoją misję, składamy ci hołd za twój święty trud. Przez całe życie miałam tylko ciebie. Życie, które nam dałaś, będzie rosnąć i rozwijać się, a imię twoje zapisane zostanie w wielkiej księdze życia. Wiesz, co robić dalej? Ciało twoje obumrze teraz złaknione z pokoju, a dusza twoja zajmie godne miejsce w Elsylum. Nie będzie bolało.
Informacja do wszystkich patroli. Opiekunka AS-1087 wykradła komórki jajowe Wielkiej Matki. Leci w kierunku zbuntowanej kolonii. Natychmiast rozpocząć pościg.